Luwinka, siemaneczko moi drodzy, zapraszam do kolejnego nowego odcinka z Watch Dogs 2. Skończyliśmy poprzedni materiał wdrapując się po żurawiu na ten budyneczek. Dokładnie na tamten, z czego przyleciliśmy tutaj. I kontynuujemy naszą misję dotyczącą chyba tego wyborów tutaj gubernatorskich czy tam prezydenckich, w których uwikłany jest ten cały Blume, Invite i coś tam jeszcze, kilka firm. Które, no, jak widać, chcą oszukiwać, chcą rządzić tym światem. Także zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Jeżeli chcecie kupić giereczki, to zapraszam do mojego Discorda. Link w opisie. Tam jest zakładka Wasze zamówienia. Regulamin sklepu poczytajcie, zapoznajcie się z tym. I może zaoszczędzicie mnóstwo pieniędzy przy tym. A teraz kontynuujemy naszą misję. Co? Hakujemy żurawia. Idziemy na górę. Okej. O cholera. Dobra. Mamy żurawia. Jak równiutko, jak idealnie. To teraz na górę. Wow! Wow! Co jest? Już myślałem, że zlecę z tego. Z tej platformy. No czekajcie, żebym tego nie spartolił. Dobra, obróćmy sobie. Oho, wkraczasz na teren zastrzeżony. Czemu nie strzeżony, tylko zastrzeżony? Yo, Satara, I'm ready to go in. Play... No dobra, to co, wchodzimy do środka, nie? Ta muzyka. Kurczę, tak to ja mogę robić misję, tylko pytanie, czy praw autorskich zaraz tutaj się ten nie oberwę za to. Mam dziwne przeczucie, że oberwę. Dobra, teraz spójrzmy, jak to wygląda. Tam jest raz, dwa. Na górze jest też dwóch. Tu jest jakaś laska. Tam na dole też są coś. Cholera, sporo tego jest. Dobra. Jedna za nami. No gościu, podejdziesz do tych drzwi, czy nie? Ciszej, ciszej, bo twój kolega zobaczy. Cholera. Uff, już myślałem, że to zobaczy. Ale jak oni mnie nie widzieli na tej platformie? Ja przecież przed tą szybą leciałem. Okej, okay, jest trzeci. Ty, ale zobaczcie, jakie tu jest ten. Jaka łazienka, jaka wanna. Co jest? Jaki penthouse w ogóle. I jaki syf. On tutaj jadł jakieś sushi? Co to kurde jest? Zapijał winem? Kurde, ale chałupa. O, jeszcze to się prezentuje. Okej. Tu dalej, tu na dole ktoś jest. Ilu ich jeszcze zostało? Raz, dwa, trzy. Czterech widzę, ale pewnie będzie ich jeszcze. O, tu jeszcze jeden jest. Patrzcie! Na własnych kucharzy. Nie! Nie, 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 nie. Zobaczcie linię. Dobra, szukają mnie, ale... Nie wiedzą, gdzie jestem.
Tu cała trójka wyszła, co jest? Ten trzeci raz wchodzi na górę. Dobra, porobieni. Tak, szybko biegnie na dół. Chyba do sracza. Dobra, teraz tak, ci niech już wracają. Ten schodzi na dół. Dałby się. Jak oni chodzą pospinani. O, jeden został. Cholera. Pewnie zobaczył. Co tu się dzieje? Co jest? Oni tu biegną znowu. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Czemu ich jest 30 razy więcej niż było? Nie mam pojęcia. Dobra, idziemy na dół. Będzie wchodził na górę? A, przepraszam, to ona. Try to find a way to reconnect the building to the grid. Don't worry, I'll get you inside the system. Then use the botnet to brute force your way in and download everything you can. But once you start downloading, they'll know you're inside. Wouldn't be a party if they didn't. And I've got a surprise for them. Okay. Dobra. Ale fura. Ferrari la Ferrari. Okej. Gdzieś tutaj muszę się dostać, nie? To ja tam ciszej. Okej. You're in. Do your thing. Dobra, pobieranie dowodów. Uciekam. Gdzie się skitrać? Na żurawie, nie? Jaka strategia? Czekajcie, czy on mi jakąś inną strategię wyjściową ogarnął. O! Okej. O, cholera. O kurde. Dobrze. Yeah, got them. Nara. Nie, oła, nie, aaa, oła. O kurde, rozwaliłem sobie auto.
Okej. Czy ten helikopter cholerny? Nie! Czyż robi mi oponę? Dobra, uciekam z buta. Okej, bo mnie tu nie znajdą, co? O nie. Okej. Dobra, porobione. Fajna misja swoją drogą była. Podobała mi się. To co, miliard followersów? 32 000. Okej. Nowy poziom mamy. Kolejne punkty badań. Szechuan Chengdu, it is their own. Marcus, we got their plan B. They're going after the voting machines. Voting machines? Aren't those pretty protected? They only protect the data after the vote. With the invite data, they can ignore ballots before a voter pulls a lever. Josh found out where they keep the machines. He's waiting for you outside Fort Point. Fort Point? On my way. Oh, and Marcus, you might want to bring some explosives. I was hoping you'd say that. O, słyszycie. Wybory zostały oszukane. No zupełnie jak w Polsce, nie? Dodane zostały głosy, bo nie ma tak wygrać w 10 województwach i mimo wszystko przegrać wybory. Okej, gdzie mamy misję teraz? W bazie. Co tutaj jest? To władza w ręce mas. A tu co mam zrobić? Odwiedź grupę hakerską, aby spotkać się z i stworzyć skoczka oraz zmienić wygląd Markusa, urządzeń i tak dalej. Okej. Okay. Jedziemy. Mam dobrą brykę, więc nie zawaham się jej użyć. No to co, seria chyba już powrotku dobiega końca. Mam wrażenie, że robimy ostatnie dosłownie rzeczy przed tą główną misją. O, jakie China Town. I no nie wiem, może zmieścimy się w jeszcze jednym odcinku. A potem Ghost of Tsushima, także zapraszam. Ja już nie mogę się totalnie doczekać tej gierki. Czytałem, że jest rewelacja, a mam ją już od ponad tygodnia. Jeszcze jej nie odpaliłem. Oj, to jakieś zielone nitro wygląda mega dobrze. Co jest? No to i to ja mam przejść? Okej. Josh, please tell me you're not in there. Marcus, Marcus, there's snipers on the roof. Snipers? What are you talking about? I'm sorry, they're not supposed to be here. Dushan must have hired them. Why are you whispering? I'm not whispering. Can you get... Hey man, I'm not going in there. Look. So tomorrow, they're trucking out these machines to the polling places, and what are we supposed to do? Reverse engineer them? No, that's not feasible given our time frame. The virus is military grade. The only prudent course is to destroy them all. Destroy them all? What do you want to do, blow them up? The fort's a military base. There's plenty of explosives. And voting machines. It delays the election. Yeah, we expose the tampering. And give people time to make an informed decision. Hell yeah. Hey, I'm sold, Josh. You sold? Okay. Alright. W sraczu będzie siedział.
Isn't blowing up voting machines kind of extreme? Hell no. Maszyny do głosowania, no świetnie. It's a civic service essentially. Ale to jest teraz idealnie pasujące do sytuacji w Polsce. Prowadzimy chyba na dach, bo widzę, że jest fajne wejście. Nie ma żadnej kamery. Jak ja mam się tutaj? Mogę coś podnieść? O, jest kamera. Okej. Dobra, to co? Mam kluczyk. Że możemy wyjść. A, tu już jest ten. Kolega podnośnik. Raczej nie przypadkiem. Nie dali tutaj drabiny. Ej, wejdźmy sobie do środka. Teraz pytanie, ile to może być? Chyba dwóch jest na dachu. Kurczę, zawsze escape'em chcę wyjść z tego sposobu hakerskiego widzenia. No i co, po cichutku trzeba będzie wytępić to wszystko. Dobra, ten idzie już w drugą stronę. Ten idzie do mnie. No, odwróć się. Siema. Siema, nara. Ole broń. Chyba lepszą broń niż ja mam. A nie, to jest to samo. Po cichutku. O! A weźmiemy. Mikrokomputer Noodle 2. Okej. Kurczę, chciałem go normalnie zabić. Czy udusić. Obezwładnić. Dobra. Teraz trzeba zejść pięterko niżej. You're not supposed to mess with the machines. Mind your business. I've got special. From who? Who do you think, idiot? Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś ogromny hałas. A jak ja mam to wysadzić? Skąd ja mam wziąć te ładunki wybuchowe? Cholera jasne, nie mam ładunków. Chyba. Więc to się sprawdza, co ja mam w ekwipunku. I? Nie. B? No B to nie. Jak ja mam to rozwalić? A, tu. Okej. Tak, to ja mogę mi się robić. Ale czy...
No ciekaw jestem, czy za prawa autorskie mi to ściągnął ten odcinek. Ale kurczę, no ciężko mi się powstrzymać od słuchania. Jak ja mam to rozwalić? No jak ja mam to rozwalić? Dobra. Teraz skupienie, bo już mi odbija. Muzyka za bardzo na mnie działa. God damn. Jak ja mogę to rozwalić? To jest moje pytanie na ten moment. Nie widzę tutaj nic, co bym mógł zhakować. Jak zobaczyć, co ja mam do ekwipunku? Zobaczmy ustawienia. Kontroler, mysz i klawiatura. Marsz, sprint, czad głosowy. Menu jak się pomku pod Q jest. Okay. Co to jest? Urządzenie wybuchowe. O, to ja to chcę. Jak ja mam podłożyć moje urządzenie wybuchowe? Proszę bardzo. Jak się używa? No masz 5. Co jest z tym? Jeden leży. Jeden z nich. No nie to. Jak ja mam wysadzić to? Oj, pod którym przyciskiem to może być w takim razie? Dobra, to co? Ustawienia. Mysz, klawiatura. Wine sprint tryb. Opcja hakowania. Trolling zbliżenie, oddalenie, zrób zdjęcie kąt, ruch. Wysadź wszystkie urządzenia. Okej. Okay. Fajnie, że to jest pod każdym jednym klawiszem coś, tylko szkoda, że nie ma tego, jak to się powinno korzystać z tej bomby. Wysadź urządzenia wybuchowe. To potężne ładunki opracowane przez Stelsex. Hakuj, aby zdetonować. Aha! Muszę to w ogóle jakoś zhakować. No to jak ja mam to zrobić? Ja się coś źle przygotowałem do tej misji, ja już to widzę. Powinien mieć tutaj jakieś materiały wybuchowe. Jeden leży. Jeden z nich. Co mam tu zrobić z nimi? No nie, chcę strzelać z normalnej broni, bo to się źle skończy. Dobra, może gdzieś leżą te ładunki wybuchowe. Tu? Nope.
Nie, zobacz mnie, zobacz mnie. Nie, nie zobaczył. Co to zabrałem? To może bym sobie zamienił? Błyskowy karabin. Dobrze. Okej, teraz gdzie tu jest zejście na dół? Nie, ale jak oni są uzbrojeni? Siema. Siema, Nara. Nara, siema. Okej. Po kolei będziemy sobie eliminować jednego po drugim. To, żeby nie zostać wykrytym wcześniej. To będzie Lipton. Tam jest jeszcze jeden na tym piętrze. Ta ta ra ta. Ta ta ra. O, mogę użyć tego. Nie, a jakbym w ogóle te wszystkie, ten sprzęt tutaj przytargał, może by to wyszło. Aj. Teraz będzie problem. Chyba jest ich tutaj. Raz, dwa, trzy, czterech. Uzbrojonych. Oho, tu są ten. Można to wysadzić. Dobra. Zniszcz maszynę. Czy jestem w stanie w ogóle przesunąć tę maszynę? Nie, ale tu i tak popatrzcie, nawet jak ja to przesuwam. To znacznik się nie przesuwa. Znacznik jest dalej w tym samym miejscu. Cholera. Że ja nie mogę po prostu tutaj bomby jakieś podstawić, podłożyć. O, na dachu ktoś jest. A ten się obudził. Tak, bo ja do niego strzeliłem. Stąd to zamieszanie było, bo on wstał i wszystkim powiedział, że przyznało mu się. O, to dwóch w ogóle jest. O. Kiepsko. Nie, tak, gościu. Dobra, amunicja do strzelby. Może w ogóle na dachu? Nie wiem, poszukać. Co to jest w ogóle ta czaszka na mapie taka zaznaczona? Też się zastanawiam. Weź się tu gdzieś zejść? A spróbujmy tutaj zejść. Okej. No a jak saltem schodzę? Bo czemu nie inaczej? Ale spróbujmy wejść z innej strony.
Ej, lekkie zamieszanie. Coś tutaj jest ciekawego. A, gościu. Dawaj 500 dolców. Raz, dwa, trzy, czterech jeszcze. O, cholera. O, ale wrąbało. O, obudził się ten na górze. Ta, jeszcze się dobrze nie obudził, ale już przeszukują. To pójdę na górę? A. Okej. A, biegnijcie na górę. Osły. Do przodu C. Poczekaj, bo tu ktoś schodzi. Okej. Rozwalony. O ty, kurde frajerze. Okej. Ostatni został. Aha, i ten na dachu. O nie. Nie, na górze wzywa. No nie wierzę. Dobra, spitalamy. Thank you.
A jeszcze ten jeden. Że to wsparcie. A, nie ma mnie tu. Mówię co mówi, słuchajcie. Okej. Okay. Wszystkich się pozbyłem. To trzeba to jakoś teraz rozwalić. A teraz muszę znaleźć pomysł. Zostały mi dwa do rozwalenia. Najgorzej będzie z tymi na górze, bo tutaj na dole to ja jeszcze jakoś podstawię to... tą beczkę i to jakoś wysadzę, ale... Może jest tutaj gdzieś coś? Nie ma. Żadnych kurczę ładunków wybuchowych tutaj nie ma. Okej. Jak ja bym mógł to transportować? Patrzcie, rozwaliłem wszystko, ale nie? Okej, ty gościu, co tutaj patrzysz? Wydaje mi się to. Okej. To myślę, że jak z karabinów, to będę strzelał, to może rozwala. Zaraz sprawdzimy. Tak jest. Zadanie wykonane. Długo mi to zajęło, ale w końcu końców się udało. Siema, Nara. Dawaj mi tu motor. Kurczę, całą noc to robiłem. Znaczy, całą noc w gierce. Wow, wow. I'm out. Great. Hey, we put together a video using the stuff you got in the penthouse. Check it out. Okay. Co tam nagrali z tego penthouse? Jakąś pewnie imprezkę. Invite Corporation has been using your sacred vote as a plaything. Targeting you individually. Invite manipulated your emotions to give support to their puppet, Mark Thrust. But DedSec hacked into Invite and changed their algorithms. Polls reversed instantly. Zupełnie jak w Polsce, nie? Here, Invite CEO Mary Catskill delivers a virus destined for voting machines to Mark Thrust himself. The election's been delayed. Citizens, use this time to think. Nie, u nas tak samo było przełożone. Kurde. DedSec implores you to think before you vote. DedSec has given you the truth. U nas brakowało właśnie kogoś takiego, tak, żeby ktoś się wkradł do telewizorów, do wszystkiego i powiedział, że to są jedni wielcy złodzieje. No. Chociaż tak. Starsze osoby będą głosować za PiS-em, bo przecież oni są pro kościół. Okej. O, kolejny level wbiliśmy. 402 tysiące. Ale fajne, co to jest? Ale ładne miejsce. No i dobra, moi drodzy, skończyliśmy chyba ten odcinek. Mamy ponad 40 minut materiału, no to zdecydowanie kończymy. Także dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, pa pa.